Druga Księga Królewska, rozdział 6. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. Uczniowie Elizeusza cały czas przebywali z nim, niczego nie robili bez jego pozwolenia i chcieli, żeby on cały czas był przy nich. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Kiedy jeden z uczniów ścinał drzewo, ostrze siekiery prawdopodobnie zsunęło się z trzonka i wpadło do wody. Ten człowiek bardzo chciał oddać to, co pożyczył. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Elizeusz rzucił kij do wody i trzonek wypłynął i sam wbił się na ten kij, także łatwo można go było wyjąć. Większość Izraela odeszła od Boga, ale tym, którzy go szukali, którzy trwali przy nim, Bóg dawał na różne sposoby odczuć, że dba o nich, że może zaradzić wszystkim problemom, jakie mają, dużym i małym. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa, i miał się tam na baczności. Chociaż Izrael nie czcił Boga i król Izraela też nie czcił Boga, to Bóg jeszcze chronił swój lud. Poprzez Elizeusza powiadamiał króla o zamiarach Aramejczyków, także mogli Izraelici, chociaż było ich znacznie mniej, stawiać im skuteczny opór. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Król aramejski zdawał sobie sprawę, że ktoś musi powiadamiać Izraelitów o jego zamiarach i szukał naturalnego wytłumaczenia, szukał zdrajcy w swoich szeregach. Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. A on odpowiedział: idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: oto jest on w Dotanie. Dostojnicy powiadomili króla, że to prorok Elizeusz, któremu Bóg objawia, co się szykuje wśród Aramejczyków, informuje o tym swoich rodaków. Król aramejski uwierzył w to i postanowił, że trzeba Elizeusza pojmać. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Aramejczycy użyli znacznych sił, żeby pojmać Elizeusza i jego sługa, kiedy zobaczył, jakie siły otaczają miasto, no, nie wiedział, co robić. Wydawało mu się, że sytuacja jest bez wyjścia. A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Elizeusz widział rzeczywistość duchową. Prosił Boga, żeby jego sługa też mógł zobaczyć, ilu aniołów ich strzeże. I
Bóg otworzył oczy sługi. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A Bóg sprawił, że Elizeusz przejął kontrolę nad tymi wojskami, które miały go pojmać. Poprowadził ich do Samarii, do stolicy Izraela, tam gdzie nie mogli stawiać oporu i byli całkowicie zdani na łaskę Izraelitów. A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli, swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. A król izraelski powiedział do Elizeusza: ojcze, chociaż go nie słuchał, to tym razem musiał być mu bardzo wdzięczny i postąpił z wrogami tak, jak prorok mu radził. Ci ludzie odeszli z tym przekonaniem, że Bóg Izraela jest potężny, że tym razem uszli z życiem, ale następnym razem może im się to nie udać, i skończyły się upieszcze wyprawy Aramejczyków na Izrael. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy, obległ Samarię. Wyprawy upieszcze się skończyły, ale Ben-Hadad, król Aramejczyków, rozpoczął kolejną wielką wojnę z Izraelem. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Głód w oblężonej Samarii musiał być straszny, skoro taką cenę płacono za takie rzeczy. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Do króla izraelskiego jakby zaczęło docierać, że tylko Bóg może mu pomóc. Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie: daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go. Ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. No, król był przerażony i pełen odrazy, gdy dowiedział się, co stało się w Samarii, jak upodlił te kobiety głód. Okazało się też, że nosił szatę pokutną, czyli szukał sposobu, żeby pojednać się z Bogiem, który doprowadził do takiej sytuacji. Wtedy rzekł: to niech mi Bóg uczyni i to niech doda, jeżeli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata, na jego szyi. Widać, że był obrażony na Boga, a ponieważ Boga nie mógł dosięgnąć, to postanowił zabić przynajmniej Elizeusza. Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Król wysłał przed sobą posłańca, lecz zanim posłaniec doszedł, Elizeusz rzekł do starszych: czy widzieliście, że ten syn mordercy posłał, aby mi ucięto głowę? Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi i podeprzyjcie je przed nim. Czyż nie słyszycie odgłosu kroków jego pana za nim? Gdy on jeszcze do nich mówił, oto już i król przystąpił do niego i rzekł: oto nieszczęście to pochodzi od pana, po cóż mam jeszcze na nim polegać? Elizeusz wiedział, co szykuje król, zanim przyszedł do niego, i odpowiednio się
przygotował. Król rzeczywiście przyszedł i powiedział Elizeuszowi, że ma pretensje do Boga. Panu sercem swym, nie lękaj się, pójść jego drogą. Pamiętaj o nim zawsze, we wszystkich sprawach swych, on miłością chroni cię. Zaufaj Panu sercem swym, nie lękaj się, pójść jego drogą. Pamiętaj o nim zawsze, we wszystkich sprawach swych, on miłością chroni cię. Zaufaj Panu sercem swym, nie lękaj się, pójść jego drogą. Pamiętaj o nim zawsze, we wszystkich sprawach swych, on miłością chroni cię.